Więc gdzieś tam jest Kelmese. Ale nie wiem gdzie. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, albo jakoś tak, jest tak zwany dzień zero przed Gamescomem, czyli tutaj jeszcze się nic nie dzieje. Oprócz tego, że jest ogromne słońce, bo jest 12, a tu jest beton i jest generalnie patelnia. To jest Kelmese, tutaj jutro będzie Gamescom, dzisiaj są konferencje, przede wszystkim EA i Sony, ale to w innej części miasta. Tutaj chcieliśmy się tylko przywitać. Dzień dobry. Pierwszy przystanek, czyli tajemnicze wydarzenie związane z nową grą o Hitmanie. Jesteśmy po pokazie Hitmana, widzieliśmy tryb Contracts, czyli tryb polegający na wystawianiu zleceń na poszczególne postacie. Fajnie to wygląda, szczególnie w momencie, kiedy możemy tworzyć ten tryb, a nie mamy zwykłego kreatora, zwykłego edytora, ale oznaczamy cele tak, jakbyśmy grali. Czyli rozgrywamy sobie partyjkę, wybieramy sobie cel, wybieramy sposób, w jaki cel ma być zlikwidowany, wybieramy sobie wyjście. Bardzo fajnie to wygląda. Można te kontrakty wykonywać w zupełnie inny sposób, niż były początkowo założone przez twórcę. Także najprawdopodobniej ten tryb pozwoli rozwinąć skrzydła grze i pokaże, na ile gracze są kreatywni i w jakie fajne sposoby mogą wykonywać zlecenia, czyli kontrakty. Świeżo po konferencji Electronic Arts, tuż za nami, dosłownie 3 minuty temu się skończyła. Jedna rzecz, która mi się najbardziej podobała, SimCity. Czekam na tę grę strasznie, wygląda graficznie absolutnie przepięknie. Wszystkie te nowe funkcje, które nie pokazują, strasznie nie jarają. Jedna rzecz, która mi się nie podobała, prawie wszystko inne. Electronic Arts to niestety zupełnie nie są moje gry, nie moja bajka. To mogą być dobre tytuły, ale chyba jednak nie dla mnie. Nie spodziewałem się tego, a zupełnie zaskoczył mnie Crysis 3 ze swoim nowym trybem. Po pierwsze, uwielbiam łuki w grach, więc wykorzystanie łuku w trybie Hunter to jest coś rewelacyjnego, a cała zabawa przypomina film Predator, więc jestem bardziej niż zainteresowany. Nie wiem, jak będzie w singlu, ale w ten tryb na pewno spróbuję zagrać. Co mi się nie podobało, to zdecydowanie nowy Dead Space. To już nie jest horror, to jest splatter, film o rozcinaniu obcych rozmaitą bronią i lataniu w kosmosie. Nie ma szans, żeby coś takiego mogło mnie przestraszyć. Nie widzę siebie w tej grze zupełnie, chociaż część pierwsza bardzo mi się podobała. Najbardziej podobał mi się nowy Need for Speed Most Wanted, który wygląda jak Burnout, w zasadzie Burnout Paradise, za którym tęsknię, w który czasem sobie jeszcze grywam. Co mi się nie podobało? Nie podobało mi się to, że większość rzeczy już dawno widzieliśmy, czy to przy okazji materiałów z E3, czy chociażby na kwietniowej konferencji jej z Londynu, na której byłem. Witajcie, to jest ostatni punkt tego dnia, konferencja, prezentacja Sony. Tuż po konferencji Sony, rzecz, która mi się najbardziej podobała,
chyba mnogość nowych marek. Nie spodziewałem się, że Sony pokaże tego aż tak dużo, zwłaszcza te od Media Molecule zapowiada się interesująco. To, co mi się najmniej podobało, to była tendencyjność w grach Sony. Albo mamy poważne gry pełne deszczu, potworów i seksu, albo mamy gry dla dzieci. Paweł kręci głową, że to nieprawda i ja sobie zdaję sprawę z tego, że to jest przejaskrawienie. Generalnie rzecz biorąc, mam dobre wrażenia, zdecydowanie lepsze niż po konferencji rok temu i chyba lepsze nawet niż po konferencji na E3. Całkiem niezła robota Sony. To, że podobały mi się nowe marki, to już pewnie wszyscy wiedzą. Cieszymy się, że Sony dalej próbuje nam sprzedać coś nowego. Podobało mi się mniej, że wpychają tak wszędzie polecenie kup Vitę, będziesz miał lepsze gry z Vitą. A tak naprawdę jedyną ciekawą propozycją na Vitę było Tear Away, gdzie ta kontrola palcami jest naturalna i faktycznie pasuje. Ona nie pasuje moim zdaniem do Killzone'a, nie pasowała do Uncharted i potrzeba gier stworzonych specjalnie, żeby wykorzystać możliwości Vity i Tear Away jest taką szansą, żeby sprzedać tę konsolę jeszcze paru osobom. Hej, sam się zacząłem zastanawiać nad jej zakupem.